spójrzmy prawdzie w oczy. Historia nie była szczególnie łaskawa dla kobiet. Uważano je za własność, nie mogły głosować aż do 1920 roku, a nadal często zarabiają mniej niż przeciętny mężczyzna za tę samą lub podobną pracę. Jednak jeśli chodzi o celowe zadawanie im bólu, to poziom okrucieństwa wchodzi na zupełnie inny poziom. Oto 10 najbardziej brutalnych sposobów, w jakie kobiety były karane na przestrzeni dziejów, a niektóre z tych metod są nadal stosowane w niektórych częściach świata po dziś dzień. Oglądaj do końca, ponieważ na końcu chyba najobrzydliwsza tortura w dziejach ludzkości. Napisz komentarz "tortura" i zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów ze względu na kontrowersyjny temat. Rozrywacz piersi. Jak sama nazwa wskazuje, to narzędzie służyło do okaleczania ciała kobiety. Czasami jego szpony były dodatkowo podgrzewane. W innych wersjach znane było jako żelazny pająk lub po prostu pająk. Urządzenie posiadało 4 pazury, które dosłownie rozrywały to, co sugeruje nazwa. Kobiety poddawane tej karze to zazwyczaj niezamężne matki oraz oskarżone o cudzołóstwo. Poza zadawaniem bólu, narzędzie to miało na celu trwałe oznaczenie ciał ofiar. Na szczęście dla wszystkich kobiet narzędzie to prawdopodobnie przestało być używane po zakończeniu średniowiecza. Kamienowanie. Ta forma kary, podobnie jak poprzednia, jest dość oczywista. Polega na tym, że grupa osób rzuca kamieniami wskazanego, aż ten umrze. W tekstach religijnych sugerowano stosowanie tej kary za różnorodne przestępstwa, takie jak łamanie szabatu, bluźnierstwo, bunt przeciw rodzicom, nieodpowiednie relacje ze zwierzętami czy członkami rodziny, a także cudzołóstwo. Lubimy myśleć, że taka praktyka miała miejsce wyłącznie w czasach starożytnych, co oczywiście jest prawdą, ale niestety kamienowanie wciąż jest legalną formą egzekucji w niektórych krajach, takich jak Arabia Saudyjska, Sudan, Iran, Somalia i Jemen. Mimo to praktyka ta jest potępiana przez prawo międzynarodowe oraz Organizację Narodów Zjednoczonych. Rzecznik Biura Wysokiego Komisarza ONZ Praw Człowieka Rupert Colville stwierdził, że zgodnie z międzynarodowym prawem kamienowanie do śmierci stanowi formę tortur lub innych okrutnych, nieludzkich czy poniżających działań, co czyni je wyraźnie zakazanym. Dodał także, że kobiety na całym świecie są bardziej narażone na kamienowanie niż mężczyźni z powodu głęboko zakorzenionej dyskryminacji i stereotypów, które wpływają również na organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości. Hiszpański osioł. Hiszpański osioł, znany również jako drewniany koń Chevrolet, Cavaletto, Squire Sabale oraz Union Mule, był urządzeniem używanym w średniowieczu i podczas hiszpańskiej inkwizycji. Podobne narzędzie było również stosowane na uwolnionych niewolnikach po wojnie secesyjnej. Składał się z ostrego, trójkątnego klina, który był podparty na 2 lub 4 nogach. Kobietę zmuszano do siedzenia okrakiem na ostrym końcu, który czasami był pokryty kolcami, co prowadziło do obrażeń w dolnych partiach ciała. Ofiary często nie mogły chodzić bez bólu, a w niektórych przypadkach umierały z powodu utraty krwi. Kobiety, które uważano za zasługujące na dodatkową karę, miały przymocowywane do nóg ciężary, co mogło uszkodzić ich kości i narządy wewnętrzne. Gdy już zostały umieszczone na tym urządzeniu, często były paradoksalnie pokazywane mieszkańcom miasteczka, a następnie smarowane smołą i obrzucane pierzem. Koło Katarzyny. Nie myl tego z brytyjskim zespołem alternatywnego rocka z lat 90. To przerażające narzędzie tortur nosi nazwę po kobiecie, która nie mogła zabić świętej Katarzyny z Aleksandrii. Jako gorliwa wyznawczyni, Katarzyna została skazana na śmierć podczas prześladowań chrześcijan pod panowaniem cesarza Maksencjusza. Według legendy, gdy święta Katarzyna dotknęła koła, to pękło i się rozpadło. Ostatecznie jednak zginęła przez ścięcie, zanim miała miejsce ten niezwykły incydent. Warto zaznaczyć, że przed tym wydarzeniem nazywano je kołem łamania. Co ciekawe, nawiązując do innej kobiety z tej listy, Joanny d'Arc, podobno słyszała ona głos świętej Katarzyny niemal 1000 lat po jej śmierci, co zainspirowało ją do drogi męczeństwa. Ikonografia świętej Katarzyny, w tym portret Michała Anioła, często przedstawia ją z połamanym kołem lub jego mniejszą wersją w dłoni.
często pojawia się też miecz, który ostatecznie został użyty do jej egzekucji. Koło było czasami pokryte kolcami, a nieszczęsne ofiary miały przywiązane do niego plecy. Następnie ich kończyny były roztrzaskiwane za pomocą pałki lub innego narzędzia. Śmierć na kole Katarzyny była często długotrwała, a niektóre osoby umierały dopiero po 4 dniach tortur. Używano go w całej Europie, a także w innych częściach świata, ale w kolonialnej Ameryce wielu zniewolonych ludzi straciło życie na jednym z tych kół. Poza brutalnymi torturami i w nawiązaniu do wspomnianego wcześniej zespołu, to narzędzie było wielokrotnie wspominane w kulturze popularnej na przestrzeni dziejów, w tym w kilku piosenkach i powieściach noszących tytuł Koło Katarzyny. Nazwa Koło Katarzyny była też dawniej stosowana do opisu przewrotu w gimnastyce, a dziś oznacza typ okna szprychowego i rodzaj zimozielonego kwiatostanu. W dodatku wiele osób, organizacji i miejsc ma koło Katarzyny w swoim herbie. Spalenie na stosie. Ta metoda kary sięga starożytnej Babilonii w XVIII wieku przed naszą erą i była stosowana na przestrzeni dziejów, między innymi w starożytnym Egipcie, starożytnym Rzymie, w średniowieczu, podczas hiszpańskiej inkwizycji i później. Kobiety były skazywane na spalenie na stosie z różnych powodów, w tym za przestępstwa, które rzekomo popełniły ich religię lub rasę. Jedną z najbardziej znanych osób spalonych na stosie była Joanna d'Arc. Spalanie na stosie kontynuowano również w koloniach amerykańskich, chociaż żadna z kobiet oskarżonych o czary w Salem, Massachusetts, nie zginęła w ten sposób. Wszystkie zostały powieszone. Pierwszą kobietą spalona w Ameryce była służąca o imieniu Maria, oskarżona o podpalenie 2 domów. Według archiwów egzekucji w USA od 1608 do 2002 roku ostatnią osobą, która zginęła w ten sposób, była czarnoskóra kobieta w roku 1805. Ostatnia kobieta skazana na spalenie na stosie została stracona w 1826 roku podczas hiszpańskiej inkwizycji, co jest szokujące, bo miało to miejsce niecałe 200 lat temu. W niektórych przypadkach, zanim ogień dotarł do ciała, kobieta była duszona liną zawiązaną wokół szyi. Jednak nie zawsze tak było. Czasem, tak jak w przypadku Katarzyny Hayes, która zmarła w maju 1726 roku, ogień zapalił się zbyt szybko, co skazało ją na bolesną śmierć, której Kat nie mógł przerwać na czas. Niektórym osobom oferowano pewną ulgę, przywiązując do ciała worki z prochem, które miały eksplodować, zabijając szybciej niż ogień zdołałby dotrzeć do ciała. Jednak ta metoda również nie zawsze działała. Na przykład jeśli wiatr był zbyt silny lub drewno zbyt mokre, cierpienie ofiary było nieuniknione. Gruszka boleści. To urządzenie, znane również jako gruszka do ust, rzekomo było stosowane do karania kobiet począwszy od wczesnej nowożytności, czyli okresu od 1400 do 1800 roku. Metalowy korpus w kształcie gruszki dzielił się na łyżkowate segmenty, które często były zakończone kolcami. Mogły się one rozszerzać za pomocą sprężyny lub po przekręceniu klucza. Gruszka była wkładana do jednego z otworów ciała kobiety, co powodowało nieodwracalne obrażenia. Niektórzy uczeni podważają historyczne relacje o stosowaniu tej metody, ponieważ wydaje się ona zbyt niewiarygodna. Jednak pierwszy opis gruszki pojawił się w książce F.D. Cavalli, Ogólny inwentarz historii złodziei, napisanej w 1639 roku. W książce tej wynalazek przypisano postaci kapitana Gusherola de Paloi, który używał mechanicznego kagańca do tłumienia swoich ofiar, gdy on i jego wspólnicy plądrowali ich domy. Pomimo braku twardych dowodów na stosowanie gruszki, istnieje wiele przykładów jej wystawiania w muzeach, co sugeruje, że mogła istnieć jako narzędzie tortur. Małżeństwo republikańskie. Małżeństwo republikańskie polegało na zmuszeniu mężczyzny i kobiety do rozebrania się, związania ich razem, a następnie wrzucenia do rzeki. Niektóre relacje wskazują, że mężczyźni i kobiety musieli stać nago, związani przez dłuższy czas, co miało dodatkowo zwiększyć ich upokorzenie. Taka kara była stosowana głównie wobec księży i zakonnic w okresie terroru rewolucji francuskiej między 1793 a 1794 rokiem na rozkaz Jean-Baptista Cartiera. Jednakże
Podobnie jak w przypadku gruszki bólu, wiarygodność tej kary była kwestionowana przez historyków. Ludzie żyjący we Francji w tamtym okresie słyszeli o małżeństwach republikańskich, ale nikt nie zgłosił, że był naocznym świadkiem takiego wydarzenia. Dowody na stosowanie tej kary były tak nieliczne, że prokurator pomocniczy oraz obrońca podczas procesu Cartiera wspomnieli o tym, a zarzuty dotyczące małżeństw republikańskich zostały wykreślone przez przewodniczącego ławy przysięgłych. Jednakże pozostałe fakty dotyczące ery terroru były wystarczające, aby skazać Cartiera i kilku jego wspólników na śmierć. W kwestii etymologii tego terminu wydaje się, że miało to na celu szydzenie z małżeństw świeckich. Książki wspominały o tym, jak rodzice byli przerażeni, gdy ich dzieci planowały zawarcie małżeństwa republikańskiego zamiast ceremonii w lokalnym kościele. Wiązanie stóp. Choć może nie z zamiarem torturowania, proces wiązania stóp młodym dziewczętom miał być sposobem na poprawę urody, a w rzeczywistości przynosił jedynie ból i cierpienie, które towarzyszyły kobietom przez resztę życia. Przez ten okrutny zabieg były one trwale okaleczane, co ograniczało ich zdolność do chodzenia i wykonywania codziennych prac. Procedura rozpoczynała się u dziewczynek w wieku zaledwie 4 lub 5 lat. Co ciekawe, starsze kobiety, które miały wiązane stopy w młodym wieku, często odczuwały mniejszy ból, ponieważ młode kości są miękkie i łamią się łatwiej. Zamożne chińskie rodziny wiązały stopy swoim córkom, aby przyciągnąć godnych mężów, a małe, delikatne stopy kobiety były uznawane za piękne. Nazywano je stopy lotosu, a odpowiednio robione dla nich buty to buty lotosu. Idealną długością stopy był złoty lotos o długości 7,5 cm, a srebrny lotos miał 10 cm. Wszystko, co przekraczało te wymiary, nazywano żelaznym lotosem i uznawano za nie do przyjęcia. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, stopy dziewcząt były owijane jedwabną tkaniną, co prowadziło do łamania kości i wyginania łuków stóp. Dziewczynki często zachęcano, by chodziły, gdy ich stopy były związane, aby wspomóc łamanie kości. Tkaniny były wiązane coraz ciaśniej, aż do osiągnięcia idealnego złotego lub srebrnego lotosu. Proces ten istniał w Chinach przez ponad 1000 lat i uważa się, że wywodzi się z czasów X wieku, zapanowania cesarza Li Yu z południowej dynastii Tang, tuż przed dynastią Song. Legenda głosi, że Li Yu stworzył 6-metrowy lotos ozdobiony kamieniami szlachetnymi i perłami, po czym poprosił kobietę o imieniu Yan Yang, by owinęła swoje stopy białym jedwabiem w kształt półksiężyca i zatańczyła na jego czubkach. Jej taniec miał być tak piękny i wdzięczny, że inne kobiety próbowały go naśladować. Niektóre z najwcześniejszych odniesień do wiązania stóp pojawiły się około 1100 roku w wierszach, które nawiązywały do tego zwyczaju. Mówi się, że niektóre kobiety wiązały stopy przez całe życie, podczas gdy inne przestawały to robić po ślubie. W czasach współczesnych szacuje się, że w XIX wieku 40-50% wszystkich chińskich kobiet było ofiarami wiązania stóp, a wśród kobiet z wyższych warstw społecznych odsetek ten sięgał nawet 100%. Mimo to bogatsze kobiety szybciej rezygnowały z tego zwyczaju, podczas gdy biedniejsze kobiety na obszarach wiejskich kontynuowały go jeszcze przez dłuższy czas. Z biegiem lat aktywiści zaczęli głośno sprzeciwiać się tej praktyce, a wiele z nich dołączyło do klubów zwanych antywiązaniem stóp, działając w liczbie, by żądać jej zakazu. Wiele kobiet z tych grup przysięgało, że nie będą wiązać stóp swoim córkom ani wydawać swoich synów za dziewczęta związanymi stopami. W 1902 roku cesarzowa wdowa Cixi wydała dekret zakazujący wiązania stóp, ale szybko go odwołano, więc kampania przeciwko tej praktyce trwała dalej. Niektórzy zwolennicy wiązania stóp uważali to za symbol kobiecości, podczas gdy inni naciskali na reformy z patriotycznych powodów. W 1906 roku artykuł w Beijing Women's News obwiniał kobiety związanymi stopami za słabość narodu w oczach innych krajów. Inni reformatorzy, jak Liang Qichao, pod wpływem darwinizmu społecznego, sugerowali, że kobiety związanymi stopami rodziły słabych synów. W końcu pod wpływem zarówno misjonarzy, jak i chińskich obywateli, rząd Republiki Chińskiej zakazał wiązania stóp w 1912 roku.
Choć zakaz ten nie był od razu ściśle egzekwowany, to w niektórych regionach okazał się bardzo skuteczny. W 1929 roku przeprowadzono badania w jednej z prowincji, które pokazały, że 95% dziewcząt urodzonych przed 1910 rokiem miało odwiązane stopy. Choć praktyka ta niemal całkowicie zniknęła do 1949 roku, niektóre młode dziewczęta i kobiety wciąż kontynuowały wiązanie stóp w tajemnicy. Ich matki oszukiwały urzędników, wkładając związane stopy w większe buty. Ostatni zgłoszony przypadek wiązania stóp miał miejsce w 1957 roku. Współczesne kobiety, które miały wiązane stopy, często żałują tego procesu, mówiąc, że teraz wiązane stopy są symbolem podporządkowania kobiet, a nie oznaką klasy i przywileju. Żelazny fotel. Podobnie jak w przypadku spalenia na stosie, ta forma kary również związana jest z ogniem, ale dodatkowo obejmuje mebel, który z pewnością byłby jednym z najmniej wygodnych foteli, jakie kiedykolwiek istniały. Choć metoda ta była stosowana zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet, to jednak głównie kobiety były poddawane tej karze. Fotel był pokryty ostrymi kolcami, których liczba wynosiła od 500 do 1500. Kobieta była zmuszana do siedzenia na nim przez długie godziny, co prowadziło do śmierci z powodu utraty krwi. Ogień, który rozpalano w specjalnych komorach pod fotelem, powoli piekł ofiarę, przyspieszając jej śmierć. Taka kara była wymierzana kobietom, które popełniły różne przestępstwa, w tym cudzołóstwo, czary i morderstwo. Żelazny fotel został wprowadzony w średniowieczu i był używany w Europie aż do końca XIX wieku. Podobną metodę stosowano w Chinach od 1701 do XIX wieku. Według Muzeum Nauki w Londynie krzesło wykonane było z drewna, a w podłokietnikach, oparciu, podnóżkach i siedzisku umieszczono 12 stalowych ostrzy. Żelazny fotel był także wykorzystywany w historii do wymuszania zeznań, gdyż osoby oglądały, jak inni byli na nim torturowani. W niedawnej historii dokumentowano stosowanie tej kary w krajach takich jak Korea Północna. W rzeczywistości, według niektórych doniesień, używanie żelaznych foteli jest tam wciąż powszechną praktyką w więzieniach. Gorsety. Podobnie jak wiązanie stóp, gorsety były używane do wymuszania na kobietach nierealistycznych standardów piękna. Gorset to odzież wspierająca, noszona w celu formowania tułowia w pożądany kształt, tradycyjnie w wąską talię i większe biodra, czyli tak zwaną sylwetkę klepsydry. Noszono je również, aby podtrzymać i wyeksponować biust kobiety. Choć zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili gorsety na przestrzeni wieków, to były one bardziej popularne wśród kobiet. Istnieją już od 500 lat, a pierwsze dowody na ich istnienie pochodzą z XVI wieku. Podczas rządów Katarzyny Medycejskiej we Francji między 1547 a 1559 rokiem zakazała ona kobietom z grubymi taliami udziału w dworskich spotkaniach. Gorsety zyskały popularność jako bielizna dopiero w XVIII wieku. Chociaż nowoczesne wersje gorsetów różnią się od historycznych, wciąż mają na celu modelowanie sylwetki. Współczesne gorsety, które nie są tak ściśle wiązane ani usztywniane jak te historyczne, nie deformują ciała tak trwale jak ich poprzednicy. Słowo gorset pochodzi od starofrancuskiego corp, co oznacza ciało lub małe ciało, a osoba, która zajmuje się ich produkcją, to gorseciarz.